Krystian, niestety przegrywamy z Djurgården Sztokholm, ale był to chyba najlepszy mecz, jaki rozegraliśmy w tegorocznej edycji Champions Hockey League. No ja też myślę, walczyliśmy do końca i parę te karne, co wzięliśmy i mieliśmy bramkę, co nie zarównali na nas, to było 1-1-0 dla nas i ciężko jest, ale walczyliśmy, tylko ciężko jest, że nie strzeliliśmy bramkę dzisiaj. No właśnie, ty byłeś bardzo blisko, ten krążek wpadł do siatki. Jak to z twojej perspektywy wyglądało, powiedz? Ja myślałem, że to był dobrą bramkę, ale oni widzieli, że tak łyżwa była nie na lodzie i wyglądało, że kopnąłem. To jest do sędzi tu i nie jesteśmy w domu, to jest ciężko, że dostamy na nas tę bramkę, żeby dać dla nas to. Druga tercja na pewno najlepsza w naszym wykonaniu. Dużo tych strzałów, ale brakowało chyba wykończenia w tej grze, w grze przewagach. Tak, mieliśmy sytuację, jak byliśmy agresywni i dwa na ten forczeku i krążek ten. Dostaliśmy parę sytuacji, mieliśmy, tylko nie trafiliśmy bramkę albo tam oni ubronili ten bramkarz. To mieliśmy sytuację, żeby strzelić, tylko nie weszło. Ta stracona bramka na sekundę przed końcem chyba trochę skrzydła podcięła i te morale chyba trochę spadły. Tak, ciężko jest. Ja myślę, że on nie wiedział, ile czasu było, to myślał, bo jak Majki był tam sam na sam, to ale to było 2 sekundy i odstrzelał i jest taki pecha dla nas to jest.